Dziwne, otwarte. Słyszę płacz. Co ty tutaj robisz? Zachowałem się jak kretyn. Przepraszam cię za te wszystkie lata. Wybacz mi. Proszę. Nie masz za co mnie przepraszać. Właśnie, że mam. Ja kocham cię, stary. A co z Rose? To było tylko zauroczenie. Nie spodziewałam się tego po tobie. Nie sądziłam, że potrafisz być romantyczny. Jesteś uroczy. Dzięki. Czemu nie wykorzystałeś swoich umiejętności na Rose? Nie miałbym szans. Poza tym, ona kocha kogoś innego. A mnie jakoś oczarowałeś, przystojniaku. Możemy zmienić temat? Dobra. Nie martw się. Nie zależy mi na Rose. Hej, chodźmy może do tej nowej kawiarni. Wczoraj ją otworzyli. Masz na myśli tą na ulicy Sunny? Tak! Ty to aby na pewno ten sam Chris, którego znałam tyle lat? Ładny wystrój. Co ci zamówić? Trudny wybór. A co ty bierzesz? Pącz Koro i szejka waniliowego. W takim razie biorę to samo. Wydaje mi się, że już kiedyś widziałam podobną twarz. Jest dość mi bliska. Czy to może być syn Ryana? Wygląda na szczęśliwego w porównaniu do mnie. Już wróciłam! Tato? To oni zniszczyli mi dzieciństwo. Odebrali mi ojca. Nie wytrzymał tego stresu. Czuł do siebie niechęć po tym, jak potraktował męża swojej córki, mojej przyrodniej siostry. Ale jeszcze się zobaczymy, Ryan. Ktoś tam siedzi. Jest już dość późno. Hej. Wszystko okej? Okay? Tak. Chris? Rose? Co ty tutaj robisz? Uciekłam z domu. Ale czemu? Nie wytrzymywałam już tam. Masz problemy w domu? On tu idzie. Kto? Myślisz, że ukryć przede mną suko? Ej... Szacunku może trochę do dziewczyny. Nie wtrącaj się. Nigdzie z tobą nie pójdę. Nie słyszysz, co do ciebie powiedziała? Wynoś się. Tym razem udało ci się, ale następnym razem nie odpuszczę. Może mógłbym ci jakoś pomóc? Tak. Wreszcie koniec tego piekielnego dnia. Mogę iść do domu i móc położyć się w świeżej pościeli. Ryan? Tego się nie spodziewałam, ale mogę w końcu działać. A dokąd się pani tak śpieszy? Do pracy. Może mógłbym jakoś pomóc? Jest pani ranna. Au, moja głowa. Dobrze się pani czuje? Chryste, panie! Ja to mam dopiero szczęście. O co chodzi? Twój chłopak ma coś z tym wspólnego? Co on ci zrobił? To nie mój chłopak. To mój kuzyn. Czekaj, co? Jego rodzice zginęli w wypadku samochodowym, więc moi rodzice go przygarnęli. Kiedy do nas się wprowadził, zachowywał się
dość dziwnie. Puszczałam, że nie lubię przebywać w moim towarzystwie, ale wyszło na odwrót. Dopiero po wyjeździe moich rodziców dowiedziałam się o jego zamiarach. Zaczął się zachowywać w stosunku do mnie jak zboczeniec. Był miły dla mnie. Do czasu. Karał mnie dosłownie za wszystko. Kiedy chciałam zadzwonić do rodziców i im o tym wszystkim opowiedzieć, zebrał mi telefon. Próbowałam z innego, ale nie było zasięgu. Po imprezie zamknął mnie w domu. W końcu udało mi się wyjść przez okno. Spokojnie. Nic tu tobie nie grozi. Dziękuję. Przy tobie czuję się o wiele lepiej. Tato? Sorry za ojca. Jest okej. Wreszcie jesteś. Kim jest ta kobieta? Nie wiem. Zemdlała na ulicy. Co? Czemu nie zadzwonić po pogotowie? Telefon mi padł. No co? Miałem ją zostawić? Nieważne już. A kim jest koleżanka koło ciebie? Jestem Rose, proszę pana. Tato... Może Rose u nas zostać na kilka dni. Jej rodzice wyjechali i nie ma z kim zostać. A Star nie będzie zazdrosna? Tato, to nie jest śmieszne. Rose ma poważny problem. Jaki problem? To nic takiego. Rose jest bita i wykorzystywana seksualnie przez swojego kuzyna. Prosiłam cię, abyś nikomu tego nie mówił. Rose, kiedy twoje rodzice wracają? Za 2 dni. To nie tak sporo czasu. Ale i tak moi rodzice mi nie uwierzą. Oni podziwiają go, zachwycają się nim. Wierzą w jego każde słowo. Jeśli zobaczą, jakim jesteś w stanie psychicznym, na pewno zrozumieją, o co chodzi i kto tu jest ofiarą. Poza tym masz świadków. Star, Chris i ja. To Star wie o tym? Tak, na imprecie przypadkowo was zobaczyła. Na pewno jesteś zmęczona. Chris, zaprowadzi się do pokoju gościnnego? Zaraz przyniosę dla Rose ubrania na zmianę. A skąd ty je weźmiesz? Mam ubrania po twojej matce. Okej.